Październik zwiastuje seminaria, kolokwia i egzaminy, czyli początek trudów nauki na uczelni. No chyba, że ta przychodzi z łatwością. Studenci motywują się wzajemnie i zgłaszają gotowość do nowego roku akademickiego. Studiowanie to styl życia. Studiowanie to umiejętność podejmowania decyzji, od których będzie zależała wasza przyszłość. Studiowanie to także przyjemność. To możliwość korzystania z bogatej oferty uczelni. To czas zawierania nowych znajomości. Życzę wam, abyście zdobyli rzetelną wiedzę, która pozwoli wam sprostać wymaganiom konkurencyjności i podejmować optymalne decyzje. Spotkajmy się w takim gronie na uroczystości wręczenia dyplomów. Bardzo dziękuję. Taki jest plan, jednak pośpiech na wyższej uczelni nie jest aż tak pożądany jak systematyka. I jak co roku Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie wita swoich żaków. Słowa zachęty do osiągania jak najlepszych wyników można usłyszeć już pierwszego dnia. Bycie absolwentem naszej uczelni to branie odpowiedzialności za przyszłość naszego regionu, jego rozwój ekonomiczny i gospodarczy, tak jak to czynią wasi poprzednicy. Bo pragnę w tym miejscu przypomnieć, że od 1997 roku mury naszej uczelni opuściło prawie 20 tysięcy absolwentów, w tym prawie 3 tysiące słuchaczy studiów podyplomowych. Jesteśmy największą i najlepiej ocenianą uczelnią niepubliczną w regionie Warmii i Mazur. Odniosę się w tym miejscu do tegorocznego rankingu perspektyw, w którym zostaliśmy sklasyfikowani na pierwszym miejscu w województwie, a na 35. w kraju wśród ponad 220 uczelni niepublicznych. Jest to rok szczególny, słowa te padają praktycznie na każdej uroczystości, także tej. Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości wspominamy i inne rocznice oraz osoby, które wpisują się w historię naszego narodu, również w Kętrzynie. Ale to także 180. rocznica urodzin Wojciecha Kętrzyńskiego. Adalbert von Winkler. Takie nosił nazwisko, jak urodził się w Lecu. W Lecu, czyli Giżycku. No a cóż spowodowało, że jego losy to dzisiaj Kętrzyn i nazwa po II wojnie światowej, ale jego losy, jego życia, jego nauki. Ten człowiek, który później nie doczekał niestety niepodległości, bo zmarł przed jej listopadem 1918 roku. Kto, mówiąc delikatnie, zaspał na rozpoczęcie, jeszcze może w szeregi społeczności studenckiej wstąpić. Nadal można starać się o miejsce w grupie. Ta rekrutacja jeszcze dalej trwa, więc to jeszcze jest nie koniec. Ale porównując już na dzień 1 października liczbę zrekrutowanych studentów na pierwszy i na drugi stopień w Olsztynie i w Kętrzynie, ta liczba jest większa od 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. Połamania piór studentom życzymy i faktycznego rozwoju osobistego, który po latach nauki ma zapewnić sukces i rozwój na polu zawodowym, co stanowi najważniejszy egzamin.